To jest w ogóle wyzwanie dla choreografa Karina Burana. Orff napisał taką muzykę, która porywa, którą chce się realizować. Ten spektakl jest bardzo sprintową wersją widowiska muzyczno-teatralnego. We can associate this opera with the circle of life because it contains so many different situations and emotions that we're gonna feel during our life. Karmina Burana jako oratorium sceniczne jest jednym chyba z najbardziej znanych utworów muzyki, nazwijmy to klasycznej, dwudziestowiecznej, gdzie kompozytor właśnie zrezygnował ze zdobyczy awangardy na rzecz podkreślenia przede wszystkim rytmicznego, ale też bardzo uproszczenia melodii. A z drugiej strony wyobraźnia muzyczna kompozytora olbrzymia, ponieważ w bardzo prosty sposób doskonale oddaje charakter tych dawnych tekstów i świetnie ilustruje właśnie poprzez użycie też olbrzymiej ilości instrumentów perkusyjnych. Te tematy, które tam są, te fantastyczne teksty średniowieczne, które są takie bliskie życia przecież, to są fantastyczne impulsy do tego i taka właśnie inspiracja do działania choreograficznego. Początek do fortuny, o tym, że fortuna nas gnębi, że nie jesteśmy pewni, co nas czeka, że raz jesteśmy na wozie, raz pod wozem. Za chwilę potem jest o budzeniu się życia, wiosny, pierwszej miłości. Potem jest karczma, gdzie pleban śpiewa, że tutaj przychodzi do tej karczmy się napić z innymi, a piją wszyscy. Piją wszyscy od króla po żebraka. Także to są oczywiście nie wprost realizowane teksty, ale te teksty są inspiracją do poszczególnych scen. Ja tak lubię pracować, że mam pomyślane, mam muzykę w głowie, mam jakiś pomysł, ale nie kawałek po kawałku, tak po takcie, tylko generalny. I wchodzę na salę i resztę czerpię z tancerzy. Jak są tancerzy, którzy inspirują, no to jestem wtedy już w siódmym niebie. Carmina Burana is very impulsive, just like music and also dance for us. For me, this girl is like a parallel with spring, but it's the beginning of a girl's life, that when we start to open up for new things, for new people, when we are starting to look for love, for everything that is coming with adult life. Carmina Burana jest utworem, po który bardzo chętnie sięgają reżyserzy. Mimo że wywodzi się z kręgu absolutnie muzyki oratoryjnej i jest to dzieło przede wszystkim oratoryjne. W przypadku krakowskiej realizacji mamy do czynienia z taką bardzo totalną wizją, gdzie te sfery muzyczne z plastyczną, z choreograficzną wpływają na siebie, oddziałują, konkurują o uwagę odbiorcy bardzo mocno i jest to, uważam, fantastyczne. Trudno nie ulec z jednej strony monumentalności samego dzieła, z drugiej strony nagle odnajdujemy takie fragmenty jak słynna fraza Dulcissima, która no, stanowi wyzwanie dla każdej wykonawczyni. Thank you.
takiej samej sytuacji są postawieni pozostali wykonawcy, czyli tenor i baryton. Totalna rozpiętość tesiturowa. Mamy do czynienia z bardzo wysokimi dźwiękami ponad skalę głosu. Zobaczmy chociażby partię łabędzia, czy niektóre z pieśni barytona, który ma wpisany głos falsetowy w partyturze, a w innej części monumentalne, mocne brzmienie. Is about a swan and is about the death of the swan because it's gonna be served as dinner. To be this swan is really, how to say, makes you feel like to be in that moment. This lyric of the tenor makes you feel quite uncomfortable, like you are really on a grill on a fireplace and you are trying to escape from there. And so through the movements of my arms, my face and the really fast bourrée I do with my feet, I'm trying to express this suffering that I'm feeling that moment. Carmina Burana przewiduje udział olbrzymiej orkiestry symfonicznej, powiększonej, bo tam mamy do czynienia z potrójnym składem grupy dętej drewnianej, pełna blacha, dwa fortepiany, olbrzymia perkusja, no i jeden z najważniejszych elementów tak naprawdę tego dzieła, czyli chór. Że na 25 numerów, z których składa się kompozycja, aż 18 jest z udziałem chóru. Znajdujemy tutaj wielkie chóry, wielogłosowe, nawet wielochóralne, jak w niektórych częściach, i nawet sześciogłosowy jest chór męski a cappella. Szybka narracja, zróżnicowane pod względem charakteru części powodują, że utwór jest niezwykle atrakcyjny, a efekt końcowy dostarcza wykonawcom dużo satysfakcji. No myślę, że miłość można opisać w różnych sposobach, ale tańcząc właśnie rolę kobiety postaram się dosięgnąć do takich delikatnych, cząstkich emocji, tych najgłębszych, najbardziej intymnych. Właśnie tych, które nie da się opisać, bo są zbyt piękne i ulotne. Zawsze inspiruję się muzyką. Tutaj musiałam w pełni jakby poddać się kolejnym obrazom, które pokazujemy w spektaklu. Natomiast w scenografii mamy bardzo wielką prostotę tak naprawdę i bardzo czysty obraz, bardzo symboliczny. Kostiumy również są dość enigmatyczne, dlatego że nie są historyczne. Gdzieś przebrzmiewa w tym wszystkim średniowiecze, może najbardziej w kostiumach solistycznych. Ale oczywiście dla mnie ważny był kolor, dla mnie każdy detal był istotny. Prostota tych kostiumów stają się momentami podłożem do gry świateł. No ale są też takie, które są od początku, powiedzmy, przeze mnie wykreowane, tak jak sobie to wyobrażałam. Czy szanowne dziewice w wywiankach, czy tłum, który jest takim alegorią Everymena, czyli szarych ludzi w płaszczach, którzy pożądają tej fortuny i usiłują złapać dla siebie kawałek szczęścia. No jest to w pewnym sensie synteza, balet, muzyka, chór, soliści, śpiewki.